Uszanowanko. Nostalgia w obecnym rozumieniu to narzędzie o ogromnym potencjale do spieniężania. Oczywiście o obecnie wciąż trwającej modzie na remastery i remake'i można powiedzieć dużo złego, ale nadal trafiają się takie projekty, które rzeczywiście oddają zasłużonym już klasykom należytą sprawiedliwość. Na horyzoncie majaczy remake pierwszego Wiedźmina i mimo, że projekt jest jeszcze właściwie wciąż w powijakach, mamy informację, że dostanie on na przykład pełnoprawny otwarty świat, więc Geralt nie będzie już zatrzymywany przez niezwyciężone, spróchniałe, półmetrowe płoty. Z innej beczki także i Knights of the Old Republic ma dostać zupełnie odświeżony i unowocześniony system walki. Coś zdecydowanie jest na rzeczy. Przyjrzyjmy się zatem remake'om, które nie bały się totalnie przebudować pewnych elementów oryginału lub wręcz zbudować ich w zupełności od podstaw. I zobaczmy, czy zawsze była to dobra decyzja. Oczywiście, jeśli mówimy o grze, która ma już ze 20 kilka lat, to czymś zupełnie naturalnym jest, że szatę graficzną lepiej już zazwyczaj stworzyć od podstaw, bo mówimy w końcu o remake'ach, a nie remasterach. Można to jednak zrobić na dwa sposoby, albo z maksymalnym poszanowaniem materiału źródłowego, albo spróbować nadać nieco innego stylu. Mamy więc takie Black Mesa, która przynajmniej z punktu widzenia grafiki jest faktycznie tym, jak wyglądałby Half-Life, gdyby powstawał nieco później. No a mamy też nieszczęsny remake 13, gdzie twórcy jakimś cudem stworzyli gorzej wyglądającą grę, chcąc niby to zachować oryginalny styl graficzny, a jednocześnie także dorzucić na tę stertę smutku więcej detali. I w efekcie oryginalna wersja z 2003 roku zdaniem wielu wygląda lepiej ze swoją cel-shadingową oprawą, nawet jeśli ustępuje liczbą detali. A jak weźmiemy pod uwagę, jak bardzo skopany pod innymi względami jest jeszcze remake, to wciąż o wiele lepiej zagrać właśnie w wersję pierwotną. Zazwyczaj narzeka się, że dana gra dostaje tani remaster zamiast pełnoprawnego remake'u, a ja odnoszę wrażenie, że w tym przypadku to właśnie remaster, niczym zdmuchnięcie kurzu, naoliwienie starej maszyny, byłby tu bardziej potrzebny niż rozłożenie klasyka na części i złożenie niezbyt umiejętnie na nowo. Oryginał działał i miał na siebie swój pomysł, a jak coś działa, to najlepiej tego nie ruszać. Inną sprawą jest remake gry, którego zmiany są już nie tylko na poziomie poszczególnych mechanik czy systemów, ale wręcz całkowitej zmiany gatunku. Takiego fikołka zrobiono z Shadowrun na SNES-a, czyli produkcją czerpiącą mocno ze swojego papierowego pierwowzoru. Był to klasyczny RPG, dość wierny oryginałowi i ciepło przyjęty przez graczy. 2007 rok przyniósł jednak Shadowruna po raz kolejny, tylko tu mieliśmy do czynienia ze strzelanką. I to taką skupiającą się jedynie na grze wieloosobowej. Kampania singlowa była pierwotnie w planach, ale zdecydowano się z niej ostatecznie zrezygnować z powodów tzw. ograniczonych zasobów, jakie twórcy mieli do dyspozycji. Tak więc produkcja oparta na systemie RPG pozbawiona została swojej własnej fabuły, zostając z kompetytywnym multiplayerem na Windowsa Vista i Xboxa 360 za $60 na premierę. Powiedzieć, że się nie udało, to jak powiedzieć, że temperatury na słońcu nie sprzyjają powstaniu życia. Niby prawda, ale też ogromne niedomówienie. I żeby nie było, strzelankowy Shadowrun miał swój całkiem ciekawy pomysł na siebie i nie był aż tak katastrofalną grą, ale sporo rzeczy tu zwyczajnie nie zagrało i to za zbyt dużą cenę. 2013 rok przyniósł jednak ponownie Shadowruna, takiego, jakiego tym razem chcieli gracze, treściwego RPGa, i ten zaskarbił już sobie o wiele większą sympatię. Okej, ale to też w zupełności nie tak, że remake'i to zawsze stosy decyzji nietrafionych jak strzały wypuszczone przez łucznika z syndromem odstawiennym. Niech koronnym tego przykładem będzie Mafia edycja ostateczna. Jakkolwiek nie była to oczywiście gra wolna od wad, tak musimy po prostu docenić ogrom pracy włożonej w ten remake. Zbudowano tu pierwszą Mafię zupełnie od podstaw. Przeprojektowano misje, by lepiej pasowały także do odświeżonego gameplayu, no ale to w końcu remake.
Tak, coś co jeszcze zasługuje tu na uwagę, to fakt, że poprawiono także i przerywniki filmowe. Nie tylko w warstwie audiowizualnej, ale także na poziomie samego scenariusza. Z ingerencją w oryginalną fabułę to zawsze jest bardzo niepewny, grząski grunt, zwłaszcza jeśli mowa o takiej grze jak Mafia, która zyskała swój kultowy status w dużej mierze właśnie dzięki historii. Tu jednak poświęcono naszym ulubionym postaciom o wiele więcej uwagi. Dodano im charakteru, głębi, tam gdzie było to oczywiście potrzebne. Mówiłem jakiś czas temu o misji z zamachem bombowym, gdzie wskazywałem na to, jak w zupełnie inne emocje uderza scena w oryginale i remake'u, ale to tylko jeden z przykładów tego, jak w wersji z 2020 roku Tommy Angelo faktycznie o wiele lepiej sprawia wrażenie czującej ludzkiej istoty. Niektóre ze zmian wydają się raczej kosmetyczne, ale ogółem jako całość usprawniają kwestię narracyjną na tym poziomie i tak już bardzo dobrej gry. Z poszanowaniem oryginału, ale też i przyjemną w odbiorze nową zawartością. Ciekawym remake'iem był też odświeżający Pokémon Yellow duet Pokémon Let's Go Pikachu i Let's Go Eevee. Z oryginału został sam zamysł rozgrywki, ale chyba niemal każdy jego element został w jakiś sposób zmodyfikowany. Nie brakuje tu zmian na dobre, bo w trakcie naszej zbierackiej przygody faktycznie widzimy grasujące w trawie Pokémony, co pozwala uniknąć ogłuszania 30 PJ-ów z rzędu w trakcie przedzierania się przez zarośla lub masakrowania populacji zubatów w trakcie polowania na inne Pokémony. Z drugiej strony ucierpiał poziom trudności. Nie musimy już aż tak polegać na ściśle wyselekcjonowanej drużynie poksów, bo nasz skład główny zmieniamy w dowolnym momencie, a nie dopiero przy użyciu komputera. Schemat od zera do poważnego kolekcjonera pozostał w zasadzie ten sam, choć dzikich Pokémonów nie tłuczemy już do prawie nieprzytomności, a zamiast tego łapiemy je od razu. Ewentualnie wcześniej troszeczkę przekupujemy owocami, bardzo podobnie jak wygląda to w mobilnym Pokémon Go. Podobieństwa do wspomnianego hitu są tu zresztą liczne i tworzy się z tego obraz Let's Go Pikachu oraz Eevee jako gry mającej zarazić grami o poksach kolejne pokolenie, ale także osoby, które wcześniej z marką miały kontakt nie tylko przez pełnoprawne części growe, co właśnie z Go. Zmian jest tak dużo i sięgają one tak głęboko, że niektórzy unikają wręcz nazywania odsłon Let's Go remake'ami. Zupełnie inną grą względem oryginału i to ze wszystkimi tego zaletami i wadami jest także remake 7 Final Fantasy. Tu sprawa jest o tyle nietypowa, że nie jest to remake całej siódemki, a jedynie pierwszego jej segmentu. Idąc dalej, wprowadza także kilka nowości w historii, ale po kolei. Przebudowano tu sam system walki i nikt nie czeka już cierpliwie na swoją kolej, bo siekamy się tu w czasie rzeczywistym, więc i tempo gry ulega zmianie, choć nie brakuje tu też wciąż nieco rozwleczonych momentów. Mówiłem o zmianach w fabule, choć to nie do końca tak jednoznaczna sprawa. Główny wątek w zasadzie idzie bardzo podobnie do klasycznego, ale więcej dzieje się tu pomiędzy wydarzeniami pierwotnie opowiadanej historii. Mimo widocznego napracowanka i szacunku, z jakim twórcy podeszli do siódemki, nie obyło było się też bez kontrowersji i chyba największą z nich jest samo zakończenie remake'a, ale to już spoilerowe pole minowe i temat dla kogoś, kto zna się na serii o wiele lepiej ode mnie. Ale jak mówiłem wcześniej, ingerowanie w jakikolwiek sposób w oryginalną fabułę to zawsze bardzo niepewna sprawa. Mimo to, ogólnie przyjęty konsensus jest taki, że remake Final Fantasy VII jest całkiem niezły, jeśli nie po prostu dobry. Takiej zgodności nie ma za to, kiedy mówi się o Conker's Bad Fur Day i Conker Live and Reloaded. Oryginał wydany na Nintendo 64 szokował swoim niewybrednym poczuciem humoru, co zaowocowało klasyfikacją wiekową M. Był to dość rzadki ruch na platformie Nintendo, ale w tym przypadku w pełni zasłużony. Mimo dość bajkowej oprawy, tytułowy Conker jechał kompletnie po bandzie, w grze roiło się od przekleństw, brutalności i niedwuznacznych nawiązań, o subtelności grającego na trójkącie kościotrupa tańczącego kankana na blaszanym dachu. Ta biorąca pod włos konwencję gra spodobała się jednak graczom i zyskała status kultowej. Za to kiedy w 2005 roku na pierwszym Xboxie pojawił się remake Live and Reloaded, entuzjazm ostygł jak zostawiona dosłownie na minutę herbata. Cenzura słów obelżywych, mimo że już oryginał trzeba było dość mocno ugrzecznić, zaskakująco uboższa mimika bohaterów i usunięcie niewielkiej, ale zauważalnej ilości zawartości, ale z drugiej strony ogólnie ładniejsza szata graficzna, poprawiony system walki, sterowanie i ogólne unowocześnienie.
Nie było tragedii, ale dla wielu graczy jedyną akceptowalną wersją jest ta z 2001 roku. I tak to wygląda z tymi remake'ami. Czasem gra rzeczywiście takiego potrzebuje, bo zęby czasu mielą nasze ulubione gry z nieubłaganą efektywnością, a aspekty takie jak fabuła czasem ciągnięte są na dno przez betonowe kloce niekompatybilności z nowym sprzętem, źle starzejącej się grafiki lub archaicznych rozwiązań gameplayowych. A bywa też, że taki remake pozbawia w procesie twórczym tego czegoś, co wielu pokochało w oryginale. I to coś wylewane jest razem z brudami, jak w tym powiedzeniu o dziecku i kąpieli. Lista przykładów po jednej, jak i drugiej stronie tej barykady jest jeszcze bardzo długa i jakoś tak mało podsumowujące to podsumowanie, bo właśnie mam zamiar powiedzieć tu, że czasem to jednak dobrze mieć taki remake, a czasem niedobrze. Ale hej, to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Uciekam, zanim zamienię się w skrybę. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć! Thank you.